Wyjątkowe szkolenie w Straży Miejskiej rozpoczęło się wczoraj i potrwa do piątku. Przez 3 dni 6 grup po 8 osób, w sumie 48 strażników, przejdzie bardzo innowacyjne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. My co prawda jesteśmy szkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy, bo jest to przydatne w wykonywaniu naszej pracy. Natomiast jest to szkolenie, które z zastosowaniem nowych, innowacyjnych technik. Duża atrakcyjność tego szkolenia, ale też i działa bardzo na wyobraźnię strażników. Ćwiczą tutaj na symulatorach z użyciem gogli, zatem znajdują się w wirtualnej rzeczywistości, która przekłada się na prawie że rzeczywiste zdarzenia. W przeddzień dużych wydarzeń, takich jak m.in. regaty w przyszłym roku, chcemy się jak najlepiej przygotować, żeby żadna sytuacja kryzysowa nas nie zaskoczyła. Bo my często, chociaż jesteśmy w tym ostatnim ogniwie udzielania pomocy, ale często strażnicy są pierwsi na miejscu zdarzenia, zatem chcemy być do tego też przygotowani. Ćwiczymy na zdarzeniach o charakterze masowym, tak są rozpisane te sytuacje podczas szkolenia. Strażnicy są bardzo zadowoleni, ponieważ właśnie te nowe techniki pozwalają im poczuć, jak to rzeczywiście jest udzielać pierwszej pomocy, jak segregować poszkodowanych. No wiele bardzo, bardzo przydatnych rzeczy i ogromne wrażenie. Ilu strażników w Szczecinie weźmie udział w tym szkoleniu? 48 strażników, taką dostaliśmy pulę. Na pewno chcielibyśmy wszyscy się przeszkolić, ale takie są możliwości. Ja myślę, że nawet tych prawie 50 wyszkolonych strażników to już jest znaczny procent naszej obsady. Krzysztof Patelak, prezes Fundacji Zawsze Bezpieczny. Cóż to jest za innowacyjny projekt, który u nas w Szczecinie został wdrożony do szkolenia Straży Miejskiej? Tak naprawdę strażnicy miejscy są pierwsi, którzy biorą udział w projekcie, który jest realizowany w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej. W ramach tego projektu zostaną przeszkolone 192 osoby i projekt jest innowacyjny ze względu na wykorzystaną technologię. Dzięki wirtualnemu symulatorowi medycznemu możemy zasymulować zdarzenia o charakterze masowym, to znaczy w środowisku zdarzenia jest kilkadziesiąt osób poszkodowanych, do których trzeba podejść, przede wszystkich znaleźć, szybko zbadać i zakwalifikować do jednego z czterech priorytetów leczniczo-transportowych. Aplikant Aleksandra Socha, aplikant Straży Miejskiej. Brała Pani udział w tym wyjątkowym szkoleniu, jak poszło? Bardzo dobrze, miałam parę błędów. Bardzo fajne szkolenie, przede wszystkim połączenie teorii z praktyką. I to chyba jest najważniejsze, bo samo zobaczenie teorii na kartce to jedno, wydaje się to abstrakcją, a w momencie, kiedy ma się możliwość przećwiczenia tego i slajdów było 13, więc trochę tego było, to przyswaja się to o wiele szybciej i po którymś slajdzie przychodzi to łatwiej. Pokazuje, jak się zachowywać po kolei, jakie działania podejmować, jak zachować zimną krew w takiej sytuacji trudnej. Daje taką możliwość, że jak będzie jakaś taka sytuacja, to będzie się wiedziało, co zrobić w tym momencie. Bardzo fajne przeżycie, kolejne szkolenia pierwszej pomocy nigdy za wiele, bo nigdy nie wiadomo, jaka będzie sytuacja i tak naprawdę nie tylko w pracy, ale gdzieś w życiu prywatnym może to się przydać. Czy te zadania Państwa polegały właśnie na pomaganiu ofiarom wypadku, czy były jakieś inne też sceny? Ofiary wypadku, było to zdarzenie masowe, tak, gdzie było więcej niż jedna ofiara. Na początku było to 2, 3, 4, 5, później było do 20 nawet. Tak, i trzeba było podejść, wykonać szereg zadań, aby sprawdzić, w jakim osoba jest stanie i przydzielić jej odpowiednią opaskę, czyli podlega segregacji.